Gdy główne troski człowieka dotyczą tego, by się zbawić, wiara jego zyskuje przewagę, dominację nad problemami doczesnymi. Wtedy one są mniej bolesne, nie mają miażdżącego znaczenia, są bowiem przejściowe, a przed człowiekiem wiary praktykowanej wielki triumf łaski Bożej w życiu jego. I tak człowiek Boga, który dba o sprawy Boże w życiu swoim, taki człowiek ma wyraziste, mocne rozumienie dziejów, wszystko widzi w logice wiary, a wypowiedzi jego mają komentarz wiary do sytuacji i działań. Przeciwnie, gdy doczesność, pomyślność doczesna stają się dominującą siłą i kierunkiem człowieka, wtedy człowiek żyje w słabości, w smutku i niespełnieniu, ponieważ sukcesy tej ziemi sytości dać nie mogą. Przy takim nastawieniu, gdy doczesność zdominuje myślenie, nawet modlitwa tych ludzi jest przychodzeniem do Pana Boga po to, by Pan Bóg ustąpił, uwzględnił, usłużył i pobłogosławił do egoistycznego życia w bezkarności. Tak sobie raczej nikt nie mówi. No któż jest tak odważny, by sobie wyraźnie prawdę powiedzieć? Wyraźne powiedzenie prawdy może wykonać człowiek święty, zbliżający się do świętości. Natomiast sobie powiedzieć prawdę korygującą to jest łaska trudna, jeszcze trudniej przyjęta. Dlatego ludzie często żyją w iluzjach i fałszywych oczekiwaniach. Mając marzenia, które się nie spełniają, doznają goryczy. Gdyby bowiem mieli wiarę czynną, która jest zakotwiczeniem się w logice Boga, to wtedy wydarzenia ziemskie i niespełnienia nie miałyby takiego miażdżącego znaczenia. Popatrz na siebie i zapytaj, co jest twoim głównym dążeniem i największym smutkiem. Co cię najbardziej boli, najbardziej syci i co jest twoim najczęstszym upadkiem. Skoro tam skarb twój, gdzie serce twoje? Serce twoje często jest w upadku, w przyzwyczajeniu, w nałogu, w lenistwie, w gniewie, w nieustępliwości, w wyniosłości i wielu innych postawach, w których ty masz być osią dla świata, aby świat się obracał wokół ciebie i dla ciebie. Jeżeli tak się sprawy mają, a Panem Bogiem może jesteś ledwie polakierowany, to wtedy Pan Bóg jest obietnicą bez pokrycia, bo znaczenie Jego w twoim życiu jest mało znaczne. I wtedy okazuje się, że wprawdzie jako wyznawca Boga faktycznie adorujesz siebie. Módl się o to, by tego rodzaju przewrotność nie miała miejsca w twoim życiu. Ludzie bowiem, którzy podlegają takiemu myśleniu, to są ludzie, którzy przewrotnie wracają do grzechu i ich nawrócenie nie jest aktualnością. Rozkochanie się w sprawach swoich i szukanie zwycięskiej pomyślności absorbuje tak do końca, że w życiu ludzi tak zniewolonych nie ma myśli i miejsca na Pana Boga. Mają swoją pasję, swoje dążenia, swoje plany,
Należy im się, wiedzą dobrze, powinien im świat ustąpić, Pan Bogu służyć i powinno być tak, jak być powinno. Jednym z takich obłędnych przekonań, które ludzie bezmyślnie powielają, jest gadanie, że najważniejsze to jest zdrowie. No i chcą zdrowo umrzeć. A zdrowie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest Twoje przeniknięcie Ciebie przez Boga i przeobrażenie Nim. Jeśli Panu Bogu oddasz prawo głosu, decyzji i pójdziesz za Jego wskazaniami, to będziesz zwycięzcą. Jeżeli Pan Bóg ma Tobie ulżyć w niesieniu krzyża, a najlepiej go zdjąć, to jako człowiek bez krzyża w pomyślności nie osiągniesz uświęcenia i z najwyższym trudem się zbawisz. Patrz na życie głęboko, daleko, abyś nie był bałwochwalcą ludzi, rzeczy i zjawisk. Dla złodzieja najważniejsze jest ukradzione i to, co do ukradzenia zostało jeszcze. Dla rozpustnika najważniejsza jest kochanka. Dla gniewnego zwycięski pojedynek i rozprawienie się z przeciwnikiem. Dla kłamcy zachowanie swego wizerunku w oczach słuchaczy i wprowadzenie w błąd tych, którzy z nim są. Popatrz, jaki grzech dominuje w Twojej mentalności, Twojej wrażliwości, czego nie zniesiesz, na co sobie nie pozwolisz. Tam w tym będzie Twoje znalezienie się realne. Czy przed Bogiem? Bo jeśli miejsce Boga zajmuje pożek, na przykład zdrowie albo pieniędzy lub drugiego człowieka, to wtedy któż Ci usłuży i ku czemu Ty żyjesz? Pielęgnacja dobrego samopoczucia i własnej niewinności jest jak makijaż jednodniowy, wieczorem trzeba zmyć. I po zmyciu makijażu jest prawda. Dlatego trzeba też sobie nie kłamać, siebie nie nasładzać i siebie nie usprawiedliwiać. Człowiek wiary jest człowiekiem skruchy, zawierzenia się Bogu i Jego i oddania Jemu siebie samego. Potrzebujesz, to jest Twoja potrzeba, potrzebujesz Boga, zwłaszcza wtedy, kiedy nie potrzebujesz. Zwłaszcza, kiedy Panu Bogu każesz czekać i On Ci na myśl nie przychodzi. Zwłaszcza wtedy Go potrzebujesz. I trzeba Panu Bogiem dać się przeobrazić, przeniknąć, aby ocalić siebie od złudzeń i światowych zakłamań. Dzieje świata nie są ani historyczne, ani polityczne, ani kulturalne. Dzieje świata są zbawcze, zbawienne. A to dotyka każdego oddzielnie. Każdy oddzielnie zbawiony człowiek, ten jest chlubą Boga i zbawieniem dla siebie.